Witam serdecznie po raz drugi. Tym razem już potroszę biznesowo, czyli jak zarobić na wolnym, otwartym oprogramowaniu. Dlaczego to robię? Robię to dlatego, że znam kilka osób, które kończą bądź za chwilę skończą studia i pytali mi się, co mają w ogóle robić dalej. I jak ja sobie radzę w życiu z tym, że zarabiam na tym, że handluję, to trochę za dużo powiedziane, open source, bo tym nie można handlować, to można dać za darmo. Natomiast sprzedaję moją wiedzę, sprzedaję moje umiejętności w tym zakresie i stety bądź niestety sprzedaję również oprogramowanie handlowe, które nie jest open source, ale to powiem wprost od razu, w dzisiejszych czasach, żeby gdzieś jakąś firmę, która jest firmą, która wystawia choćby jedną fakturę, nie daj Bóg paragon fiskalny potrzebuje wystawić, żeby taką firmę obsłużyć, trzeba mieć w ofercie oprogramowanie handlowe. I żeby nie skończyć na WF Magu i innych Windowsowych, które potem ciągną za sobą to, że musi być Microsoft Windows Server i tak dalej, to ja sprzedaję oprogramowanie Linuxowe, które nie jest otwarte, to zaznaczam, ale jest polskie i można go używać. I daje się go używać. Także ta prezentacja jest przede wszystkim dla tych, którzy myślą o tym, czy można zarobić na open source. Powiem tak pokrótce, można. Co można zaoferować klientowi jako jednoosobowa firma? Ja prowadzę firmę jako jedna osoba. Mam, no, trochę klientów posiadam. Co można im zaoferować? Można im zaoferować Linux jako system serwerowy. Tutaj Ubuntu LTS ja oferuję. Dlaczego? Powiem za chwilę. Dlaczego nie OpenSUSE, albo dlaczego nie SUSE Linux Enterprise Server, albo dlaczego nie Red Hata? Za chwileczkę powiem. Można im również w takiej firmie dowolnej, handlowej, hurtowni, firmie, która sprzedaje cokolwiek, zaproponować Linux jako system na router. Bądź można im sprzedać skrzyneczkę do podłączenia do internetu z czymś, co nie ma Linuxa, albo wymienić na OpenWRT. To są rzeczy, które można im zaoferować. Można im zaoferować systemy e-growware, e-commerce, e-coś tam, e-jeszcze coś tam. Cokolwiek na e by sobie nie wymyśliła firma, która do nas przyjdzie, można im zawsze coś w projektach open source'owych znaleźć. Może to wymagać na przykład jakichś modyfikacji lub nie. Bądź możemy dojść do wniosku, że na przykład w przypadku e-sklepu prościej jest klientowi sprzedać projekt gotowy w stylu SOTE. Wiem, SOTE macie u mnie reklamę. Ale będzie to prostsze czasami. Czasami, jeżeli chcemy bądź potrzebujemy wysokiej elastyczności dla klienta, to jest prościej wziąć projekt open source'owy, znaleźć kogoś znajomego, kto zajmuje się na przykład przerabianiem PHP czy czegoś tam, on nam pomoże, on zarobi, my zarobimy, klient będzie szczęśliwy, wszyscy zarobią. Możemy dać system hostingowy. Debian, darmowy open source, projekt ISP Config, którego ja osobiście używam, mój serwer hostingowy jest postawiony na Debianie i na ISP Configu. Ja moim klientom, jeżeli potrzebują mieć pocztę elektroniczną, konta poczty elektronicznej, serwer www, to wszystko robię na ISP Configu. Nie muszę płacić za Pleska czy cPanel, mam to za free. Owszem, musiałem poświęcić no dobre ze 4 dni pracy, żeby to sensownie skonfigurować, żeby to działało. No ale tutaj z pomocą przyszło How to For, gdzie znalazłem świetne how-to, gdzie krok po kroku zrobiłem i po prostu działa. Oprogramowanie open source dla biura również możemy zaproponować. Może nie zawsze będzie to 100% open source, bo na przykład, chociaż nie wiem, czy HP Lib jest na open source, czy nie, przyznam się szczerze, nigdy nie czytałem do końca ich licencji, ale w każdym z komputerów w biurach, gdzie stoją tylko urządzenia HP bądź nie, HP Lib jest zainstalowany. Po prostu skanowanie sieciowe z urządzeń HP działa rewelacyjnie. Wszyscy, którzy przychodzą z zewnątrz i to widzą, to już szczęki opadają do ziemi, bo wiedzą, że to samo urządzenie i obok stojący komputer z Windowsem, to żeby zeskanować kartkę tym oprogramowaniem HP-owskim pod Windows, to trzeba poczekać 5 minut, a Linux zrobi to w 15 sekund.
No jak to jest możliwe? Jakoś. Potem oprogramowanie komercyjne dla firmy. Podkreślone, pogrubione, pochyłe. To jest ta rzecz, której nie dostaniemy jako open source w dzisiejszym świecie i przypuszczam, że niestety nigdy nie będzie to open source. To jest taka działka, która wymaga ciągłego utrzymywania oprogramowania przy życiu i żeby było ono zgodne z przepisami, chociażby zmiana stawki VAT czy cokolwiek innego, co się zdarza w naszym kraju, a zdarza się czasami dosyć często, różne ciekawostki, na przykład zmiany sposobu wydruku faktur VAT RR dla rolników. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli firma chce kupić coś od rolnika, który nie posiada firmy handlowej, to za niego wystawia fakturę VAT, która się nazywa RR, sama sobie narzuca podatki, jemu tylko przelewa pieniądze. I teraz, jeżeli chcemy prowadzić firmę, która chce handlować z takim rolnikiem, to potrzebujemy aplikacji, która tą fakturę VAT RR potrafi ładnie wystawić. No chyba, że chcemy sobie ją od ręki pisać w arkuszu kalkulacyjnym, który będzie to LibreOffice, ok, można, nie ma problemu. Z tym, że jak znam życie, to firma handlowa chciałaby mieć to jednak w programie, gdzie to się robi z automatu i szybko. Co dalej możemy zaproponować klientowi? Drukarki fiskalne dla sklepów, jeżeli ktoś potrzebuje, to można. Jeżeli prowadzicie nawet jednoosobową działalność, możecie sprzedawać drukarki fiskalne, być serwisantem drukarek fiskalnych, ja na przykład jestem. Możecie to sprzedać. No to nie jest open source, niestety. Ale służy to temu, żeby dać klientowi maksymalnie możliwie wiele, czego on potrzebuje. No i oczywiście na końcu ogólnie sprzęt komputerowy też jako firma jednoosobowa możemy sprzedać. Czyli możemy dostarczyć klientowi serwer, oprogramowanie do serwera, oprogramowanie do biura, laptopy, oprogramowanie do laptopów, oprogramowanie handlowe, oprogramowanie do poczty elektronicznej, możemy mu dostarczyć konta poczty elektronicznej, serwer www mu zrobić i Omle na nim postawić, wszystko pokonfigurować. Firma praktycznie ma wszystko, czego potrzebuje w dzisiejszych czasach, aby funkcjonować. I my, nawet jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jesteśmy w stanie im to zapewnić. Także to jest to, co możemy im dać. Teraz krótka rzecz, co firma z kolei potrzebuje. Bo my możemy im dać wiele, ale czego oni tak naprawdę potrzebują? To powiem z własnego doświadczenia, no już kilkuletniej ładnej współpracy z różnymi firmami. Przede wszystkim, co jest ważne dla klienta? Stabilność. To jest pierwsza podstawowa rzecz, którą wygrywamy, dając oprogramowanie oparte o Linuxa. Chociażby prosta rzecz, nie ma wirusów. Nie ma tematu, o bo mi się ten Windows przewrócił, bo ktoś tam sobie wszedł na stronkę taką albo owaką i niestety oprogramowanie antywirusowe nie było, bądź nie działało, bądź działało za słabo. Zdarzyło się, nie działa. W Linuxie nie ma tego rodzaju problemów. Serwer po prostu działa zawsze, tam nikt nam nic nie zrobi, bo nie ma tam żadnego konta zalogowanego, nic, nikogo. Komputery biurkowe mają Linuxa, więc generalnie nie ma problemu. A jeśli gdzieś ten Windows 1 czy drugi jest potrzebny, niestety zdarzają się takie przypadki, no to tam nie siedzi pierwszy z brzegu handlowiec, tylko albo pani kadrowa, bo to płatnik, albo ewentualnie jest to ktoś odpowiedzialny za na przykład pół firmy, bo mam klienta, który posiada swój własny transport, tiry, i człowiek odpowiedzialny za kierowców, no musi gdzieś czytywać tachografy. Oprogramowanie do tachografu jest tylko pod Windows. Pomimo półrocznej walki nie udało mi się nijak tego pod Wine'em, pod niczym uruchomić. Jest jedna maszyna z Windowsem. Ale on jest włączany raz na tydzień. Jak przyjeżdżają kierowcy, przynoszą tarczki, są do szczytania tachografu. Poza tym nie działa. Co dalej? Dostępność. Z każdego zakątka ziemi. Teoretycznie na dzień dzisiejszy to już nie jest problemem nawet w Windowsach, ale przynajmniej, żeby zrobić dobry terminal serwer w Windowsach, to trzeba albo się troszkę napocić mocno, albo wydać trochę pieniędzy, żeby to były dobre licencje, które naprawdę sensownie działają. W Linuxie nie ma tego problemu, mamy SSH, które działa dobrze, sprawnie, jest open source i jest za darmo. Tylko uwaga, to, z czego chcemy korzystać z tego SSH, no musi być do tego przystosowane. Chyba, że korzystamy z aplikacji X-owej w ten sposób, że tam jest serwer Linuxowy, tu jest sobie laptop Linuxowy, SSH się loguje minus X i co, uruchamiam aplikację i po prostu ją widzę. No nic nie trzeba robić, żeby to działało.
Działa całkiem sensownie nawet na wolnych łączach. Wsparcie serwisowe, techniczne wsparcie systemów i merytoryczne wsparcie pracowników. To jest kolejna rzecz, której oczekują firmy. Nie ma co się łudzić, jeżeli nie będziecie potrafili udzielać dobrze wsparcia i reagować na problemy, je załatwiać, czytaj, nie będziecie posiadali dobrej wiedzy, lepiej się za to nie zabierać. Tutaj jest jedna rzecz. Prowadzenie takiej firmy wymaga ciągłej nauki. Ciągłej. Po prostu codziennie trzeba coś przeczytać, coś przetestować, coś sprawdzić. Jak nie codziennie, to co 3 dni na pewno. No i wsparcie merytoryczne to jest taka rzecz, którą warto wiedzieć. Na przykład, jak wyglądają przepisy prawa z pewnych dziedzin, którymi nasi klienci się często interesują. Co jest takim przepisem prawa, który warto wiedzieć, jeżeli obsługuje się firmy handlowe, które wystawiają jakąkolwiek fakturę. Chociażby to, co powinna zawierać faktura VAT. Wbrew pozorom, jest to kilka elementów, które są wyszczegółowione w pewnym rozporządzeniu Ministerstwa Finansów, które o tym mówi. I jak człowiek chce się w tym świadku obracać, to na przykład taką rzecz warto wiedzieć, że jeżeli ktoś, jakiś klient mi zadzwoni i powie: Panie Adamie, a ja to mam taką fakturę, którą nie bardzo wiem, jak wprowadzić do programu, a ja powiem: dobra, proszę ją mi wyfaksować, to faksem przyjdzie mi jako PDF mailem, ja patrzę i mówię: no tak, ale może pani spokojnie, bądź pan, powiedzieć kontrahentowi, że ta faktura nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ brakuje na niej ceny jednostkowej netto. Proszę odrzucić taką fakturę i powiedzieć, żeby się tam, albo pójdzie pan z nimi do urzędu skarbowego. Już mamy temat załatwiony. Klient wtedy widzi, że wiemy, potrafimy, udzielamy rady, w ogóle jest rewelacja, super zadowolony. Cóż dalej? Realizacja procesów biznesowych. Czyli nie można wdrożyć sklepu u fryzjera. Klient oczekuje, że nie zaoferujemy mu wdrożenia sklepu spożywczego u fryzjera. Że będziemy właśnie wiedzieli, co można wykorzystać do czego. Że nie powiemy mu, że jak on dla sklepu tego przykładowego fryzjera potrzebuje prostej stronki internetowej, to my mu powiemy: dobrze, proszę pana, Drupal, silnik i tak dalej. I pan będzie tutaj pisał kolejne artykuły codziennie, jak to pan poobcinał kolejnych klientów. No to jest zbędne. Wystarczy prosta stronka, gdzie napiszę: moje usługi są takie i takie, zapraszam, cennik, ewentualnie mapka, jak dojechać do naszego fryzjera. Koszty. TCO ważne w dobie kryzysu. Tak, total cost of ownership, o ile dobrze pamiętam z angielskiego. To jest kolejna rzecz, na którą klienci patrzą. Nie wszyscy, bo zdarzają się tacy, dla których wydanie dziesiątek tysięcy na Windowsy tylko dlatego, że są kolorowe, nie stanowi problemu. Znam takich. Też przez takich niestety przeszedłem, gdzie mi, że tak wyrażę, uciekli, bo poszli do konkurencji, która oferowała im system, który był kolorowy, oparty o Windows, kosztował, no myślę, że z 8 razy tyle, co ja chciałem za wdrożenie całe, no ale było kolorowe, fajne, więc okej. Są tacy. Natomiast duża część patrzy jednak na to, ile wyda, na to, co ma zainstalować, i tutaj powiedzenie im, że system operacyjny do serwera może kosztować, nie wiem, parę tysięcy złotych bądź zero, no jest jakimś argumentem. I owszem, może za instalację Windowsów zapłacą mniej niż za instalację Linuxa, ale przypuszczam, że w większości przypadków to i tak po zsumowaniu obu elementów wyjdzie na korzyść linuxowej instalacji. Więc teraz powstaje pytanie, na które już wcześniej zresztą odpowiedziałem, no ale zadam je. Tak? Jaką dystrybucję wybralibyśmy dla biznesu? Jeżeli chcielibyśmy tym klientom naszym coś zaoferować, to co byśmy wybrali? No otóż ja wybrałem Ubuntu LTS. Przez pewien czas dawałem OpenSUSE, ale niestety mocno się na nim przejechałem, ponieważ wsparcie z pakietami jest tak krótkie, że nie nadaje się w praktyce realnie dla klienta, ponieważ klient nie chce co 6 czy 8 miesięcy stać pod ścianą, że albo teraz, no wie pan, kolejne parę tysięcy złotych za reinstalację serwera, albo za chwilę nie da się OpenSSH już zaktualizować, bo nie ma pakietów, a obsługując 10 klientów nie mamy szansy kompilować ręcznie pakietów na ich serwerach. No po prostu nie ma co o tym marzyć. To muszą być systemy, które da się zaktualizować albo jednym kliknięciem, albo przynajmniej wrzucić parę rzeczy w krona takiego, że tam te security będą aktualizowane samodzielnie. Dlatego wybrałem Ubuntu LTS,
które w wersji 10.04 jest bardzo przewidywalne. Tego już tu nie widać, tu jest 2013 do 2014 roku, kiedy zakończy się dopiero wsparcie dla desktop and server. I dalej, aż powyżej rok 2015 jest wsparcie dla serwerów. Czyli mogę dać klientowi system, o którym wiem, że przynajmniej poprawki dotyczące bezpieczeństwa, co dla serwera jest najważniejsze, będą długo, długo, długo do przodu. Owszem, jest Red Hat, który również daje długie wsparcie, jest SLES, który daje długie wsparcie, ale spróbujcie sobie na SLESie zainstalować klienta do CVS-a. Życzę powodzenia, ja próbowałem. Teraz tutaj chciałbym pokazać Wam przykład jednego z moich klientów, co u niego jest konkretnie takiego, że wykorzystuje wszystko na open source, poza płatnikiem i tym jednym tachografem nieszczęsnym. To jest firma handlowa, która posiada hurtownię, sklep, 20 tirów jeżdżących w Polsce. Do tego posiada 5 handlowców, którzy jeżdżą po Polsce i zbierają zamówienia handlowe od sklepów detalicznych. Posiada jeszcze księgowość wydzieloną osobę. Jak to jest zorganizowane? Jest sobie sieć VPN-owa zrobiona między różnymi serwerami klienta, a jednym moim. Serwery klienta są oczywiście na Ubuntu. Jest internet, są laptopy z zewnątrz bądź z sieci lokalnej klienta oczywiście, no bo to jest wszystko jedno w praktyce tutaj dla nas. I są mobilni handlowcy, którzy dysponują takimi urządzeniami, pocketami PC z aplikacją na nimi, która składa zamówienia. Co tutaj mamy? Mamy OpenVPN jako oprogramowanie łączące oddziały. Jest sobie pakiet OpenVPN darmowy, open source, oczywiście można go wykorzystać. Klientowi sprzedajemy usługę połączenia jego wszystkich oddziałów w jedną sieć, tak że wszystko się widzi i on nie ma problemów z tym, jak przekazać dane z jednej lokalizacji do drugiej, nawet jeśli jest to 100 kilometrów. To samo tyczy się połączeń mobilnych handlowców i zdalnych, laptopowych de facto, połączeń do aplikacji handlowej. Ponieważ handlowiec potrafi czasami pojechać gdzieś i wystawiać fakturę u klienta na miejscu, korzysta z aplikacji centralnej, drukuje się to u niego lokalnie, bądź wysyła się automatem mailem do klienta, taka faktura w PDF-ie. I to jest realizowane w ten sposób, że on łączy się do mojego serwera, który ma stały adres IP, a ponieważ klientowe są na ostrady, więc potrafią sobie zmienić, no to zapinają tunele do mojego i zrobione przekierowanie portu, tunelowanie konkretnego jednego portu z zewnątrz ode mnie do serwera klienta i w ten sposób zawsze handlowiec z zewnątrz połączy się do serwera klienta. Ja do tego wykorzystuję OpenVPN, SSH i parę skryptów, które sobie kiedyś napisałem. To jest to, co można wykorzystać open source do zarabiania, ponieważ ja co miesiąc od klienta uzyskuję opłatę abonamentową za to, że utrzymuję, w cudzysłowie, bo utrzymują to skrypty. Ale ja kiedyś napracowałem się nad tym, żeby tak napisać te skrypty, że w razie gdyby coś było nie tak, ja dostaję SMS-a na komórkę, że coś jest nie halo. Natychmiast mogę się połączyć z moim serwerem, sprawdzić czy z klienta, albo powiedzieć, zadzwonić na hurtownię i powiedzieć, chłopaki, znowu wam prąd wyłączyli, bo nie mam serwera waszego. I słyszę, tak, elektrycy znowu robią coś przy fazie. SCP, FTP jako bezpieczne kopiowanie danych. Kolejny element, który możemy sprzedać klientowi, czyli powiedzieć mu, szanowny kliencie, my tutaj ci kopiujemy dane, robimy zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystujemy do tego, no proste, co to jest SCP? 3 linijki kodu, prawda? No niby nic. Klient tego nie wie, nie musi wiedzieć i nie chce tego wiedzieć. Dla niego liczy się efekt finalny, to znaczy, że jego dane są bezpieczne gdzieś u nas. I SSH, i puty, a także RC konsole jako terminal aplikacji, ponieważ aplikacja ta handlowa, którą sprzedaję, jest uruchamiana w SSH, normalnie jest terminalowa, więc spokojnie sobie przez puty, przez dowolny inny terminal można ją uruchomić. Co dalej? Kolejna rzecz, którą można wykorzystać, to co mówiłem, że powiem o tym ISO, które się tu i tu. Przygotowałem własny remix Ubuntu specjalnie pod to, aby mógł być dla moich klientów. Co tutaj jest? Jest na przykład od razu ikonki, które uruchamiają tą aplikację, którą sprzedają. Jest ikonka wsparcia AVIX, to jest jedna z aplikacji, które również niestety nie są open source. To jest TeamViewer, być może niektórzy z Was znają TeamViewera. Jest rewelacyjny.
po prostu jest rewelacyjny i nikt mi nie powie, że istnieje jakiekolwiek inne narzędzie open source, które ma jego funkcjonalność. A jeśli tak, to chętnie się na nie przesiądę. Niestety nie ma tej funkcjonalności. Proszę wyobrazić sobie sytuację, dzwoni do mnie klient, który ma laptopa podłączonego przez iPlusa, stoi na stacji benzynowej podwyżkowej. I ten chłopak nie potrafi nic poza kliknięciem. Jak otworzy porty? Nijak. No ale tutaj ten TeamViewer nie jest darmowy, jeżeli będzie się tego komercyjnie używa. To tak, ja za niego zapłaciłem. Dla każdego klienta mojego jest darmowy. Ale czy on tam mi potrzebuje Wini? Dają z nim. Własne, ponieważ jest przerobione. Jest przerobione, tak. Ale jest rewelacyjny. No niestety, no cóż mogę powiedzieć. Co jeszcze w tym remiksie z takich ciekawostek, które mogę powiedzieć? Zawsze mam je takie same, czyli jeżeli daję klientowi, to on zawsze widzi je takie same. Ta sama tapeta w tym samym miejscu, taki zamknięcia tu nie widać. Tu są iksiki, żeby można było kliknąć tak jak w Windowsie. I co ważne, oszczędzam w ten sposób mój czas, ponieważ jeżeli mam do zainstalowania na laptopie system, to gdybym chciał wziąć zwykłe Ubuntu, doinstalować tam to, 5 godzin nie wyjęte w ogóle zazwyczaj, żeby tak skonfigurować, żebym mógł go oddać klientowi. W tej chwili z tym godzina to jest maks. Najczęściej 40 minut. Więc zarabiam w ten sposób, że uzyskuję oszczędność czasu. I w ten sposób mogę na przykład klientowi albo zrobić więcej komputerów w tym samym czasie, albo powiedzieć mu tańszą usługę, albo powiedzieć mu tą samą cenę, a po prostu dalej się wygrzebać. Tutaj to, co chcę pokazać, co też właśnie nie jest open source. To jest aplikacja handlowa, która może działać spokojnie, ma naprawdę wiele funkcji. I można z nią wejść do większości firm handlowych w naszym kraju. Normalnie może działać. U mojego klienta działa. Działa hurtownia na tym cała. Działają zdalni handlowcy. Działają handlowcy, którzy przesyłają dane właśnie z tych pocketów, czy pracują online na tym. Jest w praktyce wszystko, co potrzeba. Wszelkie dokumenty, no tutaj dużo nie mogłem pokazać. Ale to jest. Proszę mi uwierzyć. Jest sobie warszawska niestety firma, która to realizuje. Poza tym może drukować sobie PDF-y, wysyłać e-maile. I kolejna rzecz, którą można wykorzystać przy tym open source. Na przykład napisałem sobie, używając Lazarusa, który jest open source'owy, dodatek, który powoduje mi, że zestawienie, które normalnie jest tekstowe z tej aplikacji, robi się ładnie graficznie. Już żaden klient mi nie powie, że to nie ma słupów. Już nigdy więcej. Napisałem to specjalnie po to, że jeden z klientów mi tak powiedział. I to jest kolejna rzecz, gdzie można ten open source sobie wykorzystać. Dorabiać rzeczy, ponieważ aplikacja jest otwarta, umożliwia pewne łączenie. Poza tym, co jeszcze można zrobić? Tutaj w C napisany ładny post, czyli coś, co można sobie na ekranie dotykowym nacisnąć ikonkę, a kod kreskowy leci do aplikacji, która jest z drukarką fiskalną sprzęgnięta i drukuje paragon. W ten sposób można na przykład, wykorzystując właśnie też open source'owe kwestie, dawać rzeczy do sklepów detalicznych. I wygląda całkiem nie gorzej niż nie jeden sklep sieciowy w stylu, nie wiem, CCC, czy Deichmann, czy inny taki, gdzie są piękne terminale POS-owskie, drogie jak 150. Dodatkowo jest jeszcze jedna ważna kwestia. Ta aplikacja została stworzona przy użyciu otwartego kompilatora, to jest kompilator Harbor, dla dinozaurów, którzy wiedzą, co to Clipper. To powiem, że to jest po prostu port Clippera na Linuxa, wszelkiego rodzaju Unixy, OS 2, prawie na wszystko, z Windowsem włącznie w tej chwili. W związku z powyższym, Harbor jest otwartym kompilatorem, można sobie go ze strony harborproject.org pobrać i można pisać. No ten kod, ci, którzy znają Clippera, to mniej więcej będą kojarzyli, że to tak wygląda. W ten sposób można
dorabiać sobie dodatkowe rzeczy, które istnieją w tej aplikacji. Ja w ten sposób dorabiam dodatki. Jeżeli jakiś klient potrzebuje czegoś, czego nie ma, tam niestandardowe zestawienie bądź jakaś funkcjonalność, to wykorzystując właśnie Harbor, mogę napisać coś, co będzie podpięte pod tą aplikację. Tak to programiści wymyślili. Używają open source'owego kompilatora i otwierają aplikację, która sama w sobie no niestety jest zamknięta i płatna i non-free, ale można dorabiać. Co jeszcze z rzeczy takich, które są, istnieją i można temu klientowi dać? To co mówiłem, że oni mają tych handlowców. Jest aplikacja niestety również niedarmowa, nieotwarta, na Windows C, musi być na Pokety. Ktoś kiedyś napisał, ale dzięki temu, że mamy Linuxa na serwerze, który może działać w trybie demona, mamy komunikację online, to znaczy nie ma potrzeby przyjechania z tym urządzeniem i skopiowania tych plików gdzieś jakoś, czy wysłania ich mailem. Ta aplikacyjka łączy się bezpośrednio na port TCP serwera, gdzie nasłuchuje serwer, który to od razu wczytuje do aplikacji i powstaje dokument zamówienia. Także to też dzięki open source'owi możemy, bo jeżeli mielibyśmy tą aplikację na Windowsach, ten hurt, no to niestety tam już specjalnie serwera tak łatwo nie da się napisać, a pod Linuxem było to po prostu trywialne. No i nasz TeamViewer. To co kolega mówił, że on jest niepłatny. Owszem, jest niepłatny, ja nie płacę. Każdy inny, znaczy przepraszam, jest płatny, ja płacę, każdy inny nie płaci. Co więcej, firma jest na tyle miła, w cudzysłowie, jak już otrzymali ode mnie zapłatę za licencję, że pozwolili mi wykonać nawet z moim logo klienta. Jest u mnie na stronie, jeżeli ktoś potrzebuje mojego wsparcia, mówię, proszę pan sobie weźmie, kliknie, zainstaluje, uruchomi właściwie tylko na Windowsach. Z Linuxem nie ma tak łatwo, dlatego też powstał mój remix. To jest szóstka? To jest szóstka. Tak, to już jest szóstka. W tej chwili jest szóstka. Zmusili bardzo dokładnie do przejścia na szóstkę ludzi, ponieważ z piątki nie dało się z klientem szóstki połączyć. Niestety, takie są prawa biznesu. To ja to rozumiem, zapłaciłem za aktualizację z piątki do szóstki. Słucham? PowerCell jest do tego lepszy, bo tam nie ma tej kompatybilności. Tak, ale VNC nie da się uruchomić nie wiadomo gdzie, jeżeli nie znam jego IP. A nie daj Bóg, jak jest za NAT-em w przypadku i+. Znaczy możemy, bo możemy skorzystać z dynamicznego, z nową IP albo strony, która będzie... No tak, możemy, owszem, wiem, wiem, możemy, tak. Powiem w ten sposób. Niestety tutaj oszczędność czasu i funkcjonalność jest dla mnie ważniejsza. Żeby dobrze tego klienta obsłużyć. No pod Linuxem jest, jak się zainstaluje, no to sobie jest. Na koniec podsumowanie, żeby was nie zanudzać. 80% rozwiązań jest opartych o open source, 20% jest opartych o nie open source. Ale niestety, jak to w życiu bywa, jest takie fajne prawo, nie wiem czyje ono jest, już nie pamiętam, tak 80 na 20, te 20% rozwiązań non-free przynosi 80% dochodu. Nie tylko dlatego, że kosztuje, bo open source, moja robocizna również kosztuje. To jest owszem, tam to jest za darmo, ale robocizna kosztuje. Natomiast w praktyce, jeżeli nie miałbym tych 20% rozwiązań niewolnych, a tak naprawdę nie miałbym tej aplikacji handlowej, to nie mógłbym co marzyć o obsłudze całościowej firm handlowych. Bo rozłożyłbym się na tym, że potrzebowałbym czegoś do wystawiania faktur. Open source nie ma czegoś takiego, bo Left Hand to nie jest system do wystawiania faktur, mimo tego co się mówi. Tam można sobie parę rzeczy zrobić, ale no niestety. I nie mógłbym w pełni dać klientowi tego, czego on oczekuje. W tej chwili, mając te narzędzia non-free, 20%, to 80% jego potrzeb w ten sposób zapełniam. Resztę 80% open source'owych projektów wykorzystuje do jego 20% potrzeb. Strona www, maile i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek w niektórych przypadkach są to bardzo ważne potrzeby, bo mam klientów, którzy bazują na tym, że maile muszą działać. I to musi po prostu im chodzić świetnie. Także podsumowanie jest proste. Mając te wszystkie klocki razem, możemy przywiązać klienta do siebie.
Możemy dać mu system, który będzie w miarę nieawaryjny, bo jeżeli komputer na serwerze się nie wykrzaczy, nie spali, to naprawdę potrafi działać. No to co robią ludzie z laptopami, to już jest osobna kwestia. Potrafią zepsuć najlepszy laptop. Zdarzają się tacy, co wyciągają laptopa, zostawiają go na samochodzie i ruszają spod stacji benzynowej z piskiem opon. Niektóre laptopy potrafią to przeżyć. Także to tak wygląda. Ja na koniec jedno słowo już typowo biznesowo powiem wam tak. Gdyby ktoś chciał, zapraszam na rchurt.pl. Prowadzę wsparcie dla takich firm, które chcą to wdrażać. I jeśli ktoś byłby zainteresowany, żeby używać tego oprogramowania również dla firm, zapraszam, nie ma problemu. To na tyle takiej mojej prezentacji, trochę biznesowej, ale myślę, że dla niektórych będzie przydatna. Można robić biznes na Linuxie również. Dziękuję serdecznie.